Bardzo serdecznie dzisiaj w Wieluniu, 28 stycznia. Jesteśmy już 8 dni od tego momentu, kiedy ogłosiliśmy, że gala MMA VIP 4 odbędzie się w Wieluniu. Moi drodzy, to 8 dni pokazało mi, jak w mediach ogromną skalę odgrywa manipulacja, hipokryzja. Ale to wszystko jest jeszcze do zniesienia, bo z tymi elementami życia medialnego jestem obeznany już od wielu, wielu lat. Ale jeżeli dochodzi do ataków bezpośrednio na rodziny, w tym przypadku pana burmistrza Pawła Okrasy, to dochodzimy do momentu, że gdzieś trzeba się nad tym wszystkim jednak zastanowić. Moi drodzy, od kilku dni trwa permanentny atak na najbliższych Pawła Okrasy. Ja się kategorycznie nie zgadzam z tym, aby włączać w tego typu walkę rodziny. Czy to moje, czy to pana burmistrza, czy kogokolwiek innego. Bo to ja jestem człowiekiem występującym w tym przypadku jako prezes organizacji MMA VIP. To pan burmistrz jest tą osobą, która występuje z ramienia władz miasta Wielunia. I tego typu praktyki, jak atakowanie najbliższych, to są praktyki haniebne i na które nie ma miejsca w przestrzeni życia, w którym się tutaj znajdujemy. Ta skala nienawiści przelewana w internecie do mnie osobiście, podejrzewam, że do pana burmistrza również, jakby jest akceptowalna o tyle, że ja jestem, naprawdę mam grubą skórę, jeśli chodzi o to. Pan burmistrz pełniący funkcję samorządową pewnie też zderzył się już nieraz z tego typu sytuacjami, ale gdzieś musi być granica. Granicą jest rodzina. Dlatego, gdy dowiedziałem się dwa dni temu, że zaczyna dochodzić do tego typu ataków i że one przybierają jeszcze na sile, stwierdziłem, że nie będę dłużej najbliższych i pana burmistrza narażał na tego typu sytuacje. Sam mam córkę 8-letnią i mogę sobie wyobrazić doskonale, co czuje pan burmistrz, gdy atakuje się najbliższych. Więc podjąłem decyzję, że zmienimy lokalizację tej gali MMA VIP 4 i odbędzie się ona w prywatnych halach, do tego przystosowanych. Nie będę już w żaden sposób tutaj obciążał przede wszystkim najbliższych pana burmistrza, bo pan burmistrz, wiem, że to jest twardziel i on sobie z takimi atakami na swoją osobę na pewno by poradził. Także może pan burmistrz jeszcze parę słów, bo ja jeszcze później na koniec jeszcze powiem o samej gali, dobrze? Także bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, no tak jak pan Marcin Najman powiedział, od 8 dni jesteśmy przedmiotem wyjątkowego zainteresowania mediów, ale to można zrozumieć. Natomiast jeżeli dochodzi do ataków na naszych najbliższych, to wtedy zastanawiamy się, czy warto to robić po to, żeby tych, którzy są dla nas najcenniejsi, nie narażać. Ale nie chcę się tutaj na co użalać, bo to też nie o to chodzi. Natomiast chcę też powiedzieć, że od tych dwóch dni my też w Wieluniu mamy bardzo dużo konsultacji społecznych. Ja miałem wczoraj taką długą debatę, po pierwsze z radnymi wszystkich klubów, a później jeszcze wieczorem bardzo długą dyskusję z radnymi klubu Łączy Nas Wieluń. Dzisiaj miałem też wiele spotkań z naszymi przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy mi dobrze życzą, którzy życzą dobrze temu miastu. Miałem też rozmowy z wieloma mieszkańcami, ponieważ chcieliśmy się właśnie spotkać z państwem, z tymi, którzy tutaj mieszkają, żeby w sposób maksymalny wczuć się w atmosferę, która teraz panuje w tym mieście, oddzielić
tą sferę, która jest sferą, powiedzmy, walki politycznej, ale takie autentyczne dobro naszego miasta. I bardzo się cieszę, że w ten sposób zamykamy temat gali MMA VIP 4 w Wieluniu, że nie jest to forma brutalna, że gmina umowę wypowiada, tylko jak normalni, cywilizowani ludzie potrafimy siąść do stołu i kiedy jest problem, to potrafimy się z tego wspólnie wycofać. Także ja dziękuję bardzo panu Marcinowi Neumannowi za taką postawę, bo ona też potwierdza, że możemy się różnić w życiu. Natomiast musimy zachować ludzkie instynkty, ludzkie zachowanie, takie człowieczeństwo, które ukształtowało naszą cywilizację. Szczególnie, że tak jak mówiliśmy, żyjemy w kraju, który przeżył bardzo, bardzo dużo. Mamy trudną historię. Obecnie świat się zmaga z kryzysem konfliktu na Ukrainie. I może być tak, że za chwilę wspólnie będziemy musieli stawać w obronie naszej ojczyzny. Po jednej stronie, właśnie po to, żeby tej ojczyzny bronić. To są może górnolotne słowa, ale obyśmy tego nie musieli doświadczać. Dlatego podpisujemy tą umowę. To rozwiązanie tej umowy, tak, które powtarzam jeszcze raz, wyszło z mojej inicjatywy, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, aby tego typu sytuacje miały miejsce w przestrzeni publicznej. Nie będzie zgody i nie ma zgody na to, aby atakować najbliższych, którzy nie mają nic wspólnego z działalnością naszą, czy to samorządową, czy to w moim przypadku biznesową. Ja tylko dodam, że to w żaden sposób nie zmienia sytuacji, że kanał sportowy, który i Krzysztof Stanowski, który rozkręcił tę całą falę nienawiści, ale również posunął się do bardzo takich nieakceptowalnych praktyk nielegalnej konkurencji. Nielegalnej konkurencji, za które nie tylko odpowiada się przed sądem cywilnym, ale to są również ta ustawa o nielegalnej konkurencji mówi również o karnych rozwiązaniach tego typu sytuacji. I chciałbym dodać, że dzisiaj prawnik mojej spółki MMA VIP potwierdził mi, że pierwszy pozew cywilny już dotarł do kanału sportowego. W poniedziałek idzie pozew kolejny za nazwanie gali galą mafijną. I idzie już w poniedziałek również przez naszego prawnika zgłoszenie do prokuratury w związku z działaniami mającymi charakter nielegalnej konkurencji. Nie może być tak, że traktaty europejskie, które gwarantują wszystkim podmiotom gospodarczym, działalnościom gospodarczym, funkcjonowaniem, nagle w takim przypadku te wszystkie traktaty i te wszystkie normy społeczne, prawne są łamane. To, co robi Krzysztof Stanowski, jest niedozwolone prawnie. I ja tego dowiodę. Podjąłem pewnego rodzaju decyzję. I zapewniam was, że się z tej decyzji nie wycofam. Gala MMA VIP 4 się odbędzie 5 marca. Bądź w obiektach prywatnych z publicznością, bądź jeżeli będzie tego typu działania, że na przykład rodzina będzie zastraszana właścicieli, to oczywiście nie będę narażał właścicieli. Wtedy zrobimy tą galę w ośrodku prywatnym, bez publiczności, tylko w systemie pay-per-view. Więc jak